Witam Państwa bardzo serdecznie w Saloniku Politycznym. Jak co tydzień postaramy się uporządkować wydarzenia minionego tygodnia. Tych wydarzeń było całkiem sporo i w polityce zagranicznej, i w polityce krajowej. Porządkować wraz ze mną będą Agaton Koziński oraz Mariusz Gieraj. Dzień dobry. Zacznijmy od tematu, który naruszyliśmy, zaczęliśmy niejako tydzień temu, ale tylko musnęliśmy. Myślę tutaj o relacjach polsko-ukraińskich, bo miniony tydzień przyniósł ciekawe rozwinięcie tych wydarzeń. Zaczęło się wszystko, przypomnijmy, od wypowiedzi ministra Przydacza, który powiedział, że no, Ukraińcy powinni też pamiętać o wdzięczności wobec tego, co polska strona robi wobec nich. To zapoczątkowało serię różnych zdarzeń, między innymi wezwaniem polskiego ambasadora przez Kijów. Potem symetrycznie polska strona zaprosiła ambasadora ukraińskiego. No i mieliśmy też szereg wypowiedzi pełnych oburzenia najważniejszych polityków kraju, łącznie z premierem Mateuszem Morawieckim. I chciałbym, żebyśmy o tym wątku porozmawiali na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony zastanowili się, gdzie jesteśmy w relacjach polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, a z drugiej strony zastanowili się też, jak to wpływa na kwestie krajowe, no bo nie ma co ukrywać, że kampania w pełni. Już pojawiają się głosy, że Prawo i Sprawiedliwości będzie to sprzyjać, jeśli chodzi o taką narrację, bo po prostu to jest też zwrot do części wyborców, którzy są już zmęczeni tą nieustanną pomocą i są po prostu inne nastroje społeczne. Jak wy na to patrzycie, co się wydarzyło i co wydarzyć się może? Znaczy, no to wracając do pierwszej płaszczyzny, czyli do polityki zagranicznej, no to to jest uwaga ogólna, bardzo ciekawy spór w tym sensie, że Polska nie jest przyzwyczajona do czegoś takiego jak autonomiczna polityka ukraińska. Ukraina, która teoretycznie jest niezależnym państwem od ponad 30 lat, właściwie do wybuchu tej wojny nie istniała jako podmiot polityczny w relacjach z Polską. Bo może inaczej istniała, ale niby jesteśmy sąsiadami, a tak mam wrażenie, że Polska, Ukraina stały zawsze do siebie plecami. Tak czasami zerkały, co tam się dzieje u tego drugiego, ale to w sumie niewiele z tego wynikało. Jakieś tam krótkie, poza takimi dyżurnymi rocznicowymi historiami typu spór rytualny przy kolejnej rocznicy wojny, jakąś politykę historyczną, to taka polityka nie miała realnego przełożenia na rzeczywistość. Aż do teraz. Tutaj jest, pojawiają się tezy, komu właściwie, że to jest być może rozprowadzane przez Rosjan, bo to im służy realizacja takich właśnie, żeby skłócać Polskę z Ukrainą. No, niczego nie można wykluczyć w polityce na wschodzie. Natomiast moim zdaniem jest to autonomiczna polityka ukraińska. Wszyscy eksperci podkreślali, że ona dokładnie tak będzie wyglądała, że Ukraińcy nie myślą w kategoriach średnio, nie daj Boże, długoterminowym. Ukraińcy myślą o tu i teraz. Trochę westernowa konwencja, najpierw strzelaj, potem pytaj. Oni najpierw oprotestowali, najpierw wrzucali Polakom, jacy są niewdzięczni i źli w ogóle, no bo tutaj przytoczyłeś wypowiedź ministra Przydacza, ale to przecież nie chodzi o wypowiedź ministra Przydacza, tylko to jest cała sekwencja, że Ukraina twardo, no powiedzmy, użyjmy delikatnego eufemizmu, asertywnie oczekuje, że Polska pozwoli wpuszczać ukraińskie zboże na swoje terytorium. Na to Polska się konsekwentnie nie zgadza z powodów oczywistych. I to cało uruchomiło tą całą taką fabrykę wzajemnego obrzucania się błotem. I rzeczywiście ci Ukraińcy absolutnie nie biorą jeńców. Przecież to, co i ten język, jaki stosują, to jest pouczanie, szantaż moralny, szantaż emocjonalny. No brakuje przymusu bezpośredniego właściwie tylko. No. I tutaj jest, to jest niesamowite. I właśnie i w tym sensie trudno jest mi zrozumieć. To raczej z tego, co rozumiem, należy się do tego przyzwyczajać. Po prostu Ukraińcy tacy są. Ukraińcy prowadzą politykę taką chuligańską, walą prosto między oczy, nie zastanawiając się, czy było sens, czy nie było, nie miało to sensu. Potem dopiero rozglądają się, co zniszczyli, ile o tym ugrali. Polska musi do tego sposobu uprawiania polityki odpowiednio reagować. Z jednej strony trudno się dziwić Ukraińcom, że patrzą w tej perspektywy krótkoterminowej, no bo prowadzą wojnę i potrzebują wszystkiego tu i teraz. Z drugiej strony może to jest trochę odwrotnie niż powiedział Agaton. Może to nie tak, że my się nie przyzwyczailiśmy do autonomicznej polityki Ukrainy, tylko że to Ukraina przyzwyczaiła się przez ostatni już ponad rok od rosyjskiej inwazji, że Polska jest tutaj niezwykle uległa, niezwykle pomocna i zdziwiła się, że mamy trochę inne spojrzenie przynajmniej na tę kwestię. Znaczy, to w ogóle trochę nie jest tak, bo tutaj Agaton wrzuca jakieś emocjonalne zagrywki, że to prawda. No, nie. Mamy, po pierwsze, w Polsce mamy kampanię wyborczą. I abstrahowanie od tej kampanii wyborczej naszej strony jest moim zdaniem bez sensu. Znaczy, te wypowiedzi pana Przydacza, który
ma być kandydatem na, pamiętajmy, posła, prawda? Pojawienie się wzmocnionej konfederacji, która ma bardzo, nazwijmy to też eufemistycznie, asertywną narrację w stosunku do Ukraińców, powoduje, że PiS również musi reagować w związku z kampanią. Tak samo jak i politycy, którzy startują w tej kampanii, a chcą w jakiś sposób się wyróżnić, siłą rzeczy robią własną kampanię, więc żeby o nich było głośno, mówią coś kontrowersyjnego, pan Przydacz zrealizował to, wszyscy o nim mówili przez cały tydzień. I będą mówili pewnie jeszcze kolejny. Z drugiej strony, czyli to jest pierwsza rzecz, że u nas gra toczy się wokół kampanii wyborczej, co byśmy nie mówili. Z drugiej strony mamy Ukraińców, mamy Zełenskiego, mamy ginących Ukraińców na froncie i całe społeczeństwo ukraińskie, które też naciska na polityków ukraińskich, to też jest gra do wewnątrz tak naprawdę polityki ukraińskiej. To, że oni starają, biegają, żądają, oczekują, zwłaszcza, etc. że wejdę ci w słowo, też część ekspertów zwraca uwagę na różnicę zdań między prezydentem a premierem Ukrainy. Dokładnie. Mówienie o tym, że Ukraińcy grają jednym frontem politycznym na zewnątrz, też nie ma miejsca, ponieważ tam w środku są frakcje. Zełenski ma przeciwników. Zełenski też nie ma poparcia takiego absolutnego, jakby się wydawało. Jemu spadało ostatnio poparcie. W związku z tym ewidentnie potrzeby są również wewnętrzne ukraińskie na bardzo tą asertywną politykę i realizują. Ja tylko mam jedną cichą nadzieję, że to mamy pokazówkę do mediów, prawda, z jednej strony, na potrzeby polityki wewnętrznej, ale z drugiej strony jednak to porozumienie wobec wspólnego przeciwnika, tak naprawdę, czyli Federacji Rosyjskiej, jest zawiązane i ono będzie kontynuowane, że to nie będzie miało bezpośredniego przełożenia na to, żeby Rosja tą wojnę koniec końców przegrała. A czyli to tak, ja jeszcze jedna rzecz. Jak chodzi o biznesy, tak? Bo to jest tak to naprawdę... To jest serce tego problemu właśnie, a nie tam otulina. Nie znaczy zgodzę się... W tym przypadku tak, nie absolutnie. Zgodzę się z tobą, że to jest kwestia tylko i wyłącznie... bo każda z tych warstw jest oddzielnie to powinna być traktowana. Oczywiście one się gdzieś tam zazębiają i mają wspólne części wspólne. Natomiast biznes... Pamiętajmy, że Ukraina to jest oligarchia, prawda? Oni mają swoje własne interesy, chcą na tym zarabiać, więc jak tam jest pomysł taki, że jak się da kogoś, prawda, oszukać troszeczkę albo go oszwabić, nomen omen, ciekawe stwierdzenie, ale w interesie kogoś delikatnie, że tak powiem, przepchnąć, to oni to zrobią. Bez żadnych sentymentów i tak jest w biznesie. W związku z tym, jeżeli po naszej stronie w jakiś sposób dziwny, chociaż też należałoby zapytać, dlaczego nie mamy w dalszym ciągu pełnego wglądu w listę firm, które na tym skorzystały, na tym imporcie tak naprawdę, a nie tranzycie zboża, prawda? To też pewnie były jakieś interesy w Polsce. I te interesy, mam wrażenie, ukraińskie i interesy w Polsce dogadały się trochę ponad głowami polityków i załatwiły sprawę. To o kampanii jeszcze za chwilę porozmawiam, ale chcę jeszcze wrzucić jeden wątek. Może też jest po części tak, że Ukraina zaczyna się reorientować, czyli już aż tak polska strona, Polska nie jest jej potrzebna, bo pomogliśmy już tyle, bo zrobiliśmy już tyle i po części też Ukraina patrzy przede wszystkim na Niemcy. Geopolityka jest, znaczy... Nasze położenie geograficzne w tym przypadku determinuje wszystko. Nie mogą sobie na to pozwolić. Koniec kropka. A czyli tutaj jest właśnie też ten wątek, za sekundę pociągnę jeszcze słowo, to co Mariusz powiedział, że tam to starcie premiera z prezydentem. Moim zdaniem to nie tyle jest starcie, co premier funkcjonuje jako zderzak, a prezydent jest taki ostatni... Rozpisują się na dobrego i złego policjanta. Ja tak to odbieram. Zełenski stara się pilnować ale są inne siły, pozycji. Są antyzełenskie. No oczywiście, że są. Nie zmienia to faktu, że Zełenski tutaj stara się łagodzić i być tym takim właśnie koncyliacyjnym, że to
nie on, to zobaczcie, z kim ja muszę pracować. To on utrzymuje taką logikę, aczkolwiek nie wierzę, żeby on tutaj miał czyste ręce i akurat oni mówili zupełnie coś innego, czego on nie chcą powiedzieć. Moim zdaniem to jest gra tylko i wyłącznie biznesowa. Te właśnie bardzo silne lobby biznesowe, oligarchiczne w Ukrainie, na Ukrainie ma swój głos i wywiera presję na polityków, żeby naciskali stronę polską, żeby pękli. Polska polityka, ty zacząłeś mówić, że Konfederacja. Moim zdaniem to jest PiS, tutaj nie myśli w kategoriach Konfederacji. Więcej. Nie zgodzę się z tobą. Wiem, że się nie zgodzisz, ale pozwól najpierw, żebyś wiedział, z czym masz się nie zgodzić. Ja już wiem, z czym się nie zgadzam. No to polemizuj z czym, co ja nie powiedziałem. Nie, no słuchaj, nie będę ci przerywał już. No, bo przerywałeś. Kontynuuj. W każdym razie, mimo wszystko, w swojej masie Polacy są za Ukraińcami. Liczba osób będących tak atawistycznie antyukraińska, bo jest taka grupa Polaków atawistycznie antyukraińska, takim bardzo silnie, właśnie w dużej mierze ludzie powiązani w jakiś sposób z kwestią wołyńską, czy sąsiadujący, mający swoje osobiste doświadczenia z Ukraińcami, ale ta grupa jest bardzo niewielka w Polsce. Jest grupa zmęczona tą pomocą ukraińską, nie rozumiejącą tego logikę. Może ta grupa po prostu rośnie, bo jest też duża przestrzeń między tą grupą, która po prostu jest antyukraińska, a ta, która uważa, że należy pomagać Ukrainie, ale na przykład jest zmęczona efektami wojny. Ale ta grupa, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali, jej źródło jest zagospodarowana przez Konfederację bardzo wyraźnie i moim zdaniem z tej grupy PiS nie próbuje za bardzo wyłuskiwać, ponieważ PiS nie walczy o 10-15% jak Konfederacja, która gdzieś idzie bokiem na prawo od PiS i tam zagospodarowuje elektorat. PiS stara się iść możliwie najbardziej centrowym przekazem, bo walczy o zwycięstwo wyborcze, o zdobycie ponad 40%, a jeżeli chcesz zdobyć w wyborach ponad 40%, to musi znajdować wspólny mianownik, który pasuje do tych 40%. A tym wspólnym mianownikiem jest pomagamy Ukrainie. W związku z tym moim zdaniem tutaj nie jest kwestia rywalizacji z Konfederacją, to jest kwestia zadbania o własny elektorat. Tutaj co się wydarzyło z tym zbożem? To oddzielna sprawa, kto nawalił, ale tutaj PiS ewidentnie nie dopiero, nawet jeżeli wyjdziemy z założenia, że winna jest cała Unia Europejska, bo te korytarze miały być, a nie powstały, to i tak PiS-u obowiązkiem było pilnować tych wagonów, żeby to zboże nie wyciągało i tutaj na pewno ich to obciąża. Nie zmienia to faktu, że rolnicy, którzy poczuli się zagrożeni, bez względu na to, czy to było wymyślone zagrożenie, czy realne, faktem jest, że poczuli się zagrożenie. Minister Kowalczyk, jak jeszcze był ministrem, poczuł na sobie to zagrożenie w postaci jajek i PiS na to musiał zareagować. Nie tyle w obawie o rosnącą Konfederację, co przede wszystkim jasny sygnał polityczny. My dbamy o swoich wyborców i musimy ich tutaj pilnować, dlatego PiS tutaj absolutnie nie ustępuje. Natomiast tutaj mnie dziwi, właśnie przechodzę do tego wątku, który wrzucił Karol, dziwi mnie, jak na początku, no już się nie zgodziłeś, to za chwilę będziesz rozwiniesz. Przechodzę do tego wątku, co Karol zasygnalizował. Dziwię się stronie ukraińskiej, że nie potrafi tego zrozumieć. Gdy pierwszy raz została wprowadzona bariera, tam były komentarze strony ukraińskiej prezydenta Zełenskiego, który był w Polsce, mówiącego tak, oczywiście to zrozumiałe, taka sytuacja, wiemy, rozumiemy. Minęło kilka miesięcy i ton jest całkowicie inny, co właśnie sugeruje, że inne diabły tam są czynne, inne szatany tam są czynne, właśnie być może jest jakaś właśnie gra geopolityczna. No, są nieoficjalne sygnały, że prezydent Zełenski miał mówić, że Ursula von der Leyen miała mu to obiecać, a Paryż i Berlin otwarcie też sygnalizują, że tę barierę trzeba znieść. Tutaj właśnie to jest właśnie to, co zacząłem od początku, ta chuligańska polityka ukraińska, którzy myślą tu i teraz, że najpierw strzelają, potem pytają. Oni, Ukraińcy, już nie pamiętają, że Niemcy potrzebowali pół roku, żeby wysłać im kilka, żeby dostarczyć do nich kilka tysięcy zardzewiałych hełmów, które się do niczego nie nadawały, a Polska od razu szła im z pomocą, że Polska jednak jest tym krajem, na którym mogli pojechać. No ja też nie jestem naiwny, wiem, że wdzięczność to jest bardzo słaba waluta w polityce zagranicznej, ale tutaj nie chodzi o wdzięczność, chodzi o to, żeby budować na skalę, a nie na piasku. Budowanie jakiegokolwiek sojuszu z Niemcami po tym całym doświadczeniu ze strony ukraińskiej powinno być dla nich wyraźnym sygnałem, że to jest budowanie na piasku. Budowanie z Polską jest budowaniem na skalę. A oni w imię jakiejś swojej chwilowej rozgrywki, nawet jeżeli rzeczywiście ten wątek jest oczywiście, bo to jest wielki kwantyfikator, nie znamy szczegółów, nie ma nawet specjalnie cytatów, na których można taką analizę wywrzeć, ale domyślając się, że taki układ może być, no bo Berlin z Kijowem tradycyjnie od czasów niestety Bandery był blisko i tutaj jest te relacje są niestety zbudowane i te przepływy polityczne są widoczne na przestrzeni dziejów. Nie zmienia to faktu, że Ukraińcy ładują się w ślepą uliczkę
nie wiedzieć czemu. Właśnie to jest to typowa ukraińska polityka, która też sprawiła, ja oczywiście Ukraińcom źle nie życzę, jestem całym sercem za ich, ale nie przypadkiem znaleźli się w tej szarej europejskiej strefie do 2014 roku, bo właśnie nie umieli nigdy określić tak naprawdę, jak powinna wyglądać ich polityka, tylko tak się szamotali od punktu do punktu. Zanim się, Mariuszu, nie zgodzisz, to pozwoli, że zaprosimy naszych widzów na chwilę przerwy, żebyś ty mógł porządkować wszystkie myśli, że będziesz miał lepszą puentę w stosunku do tego, co mówił Agaton. Czas naszej pierwszej części się skończył. Chwila przerwy dla państwa, chwila przerwy dla nas.